Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Dele Alli. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy tutaj zaczynali nasz taki pierwszy cały, że tak powiedzieć, odcinek jako gracz Milanu. Po poprzednim odcinku przenieśliśmy się z Ajaxu do Milanu. Była to dość ważna decyzja, bo miałem kilka zespołów, nad którymi myślałem. Finalnie zdecydowałem się nad Milanem, że przejdę do Milanu. Jeszcze zdecydowanie za wcześnie oceniać, czy to była dobra decyzja, czy nie, ale pierwszy nasz mecz oficjalny wygraliśmy 2-1 w Superpucharze Europy z Barceloną. Strzeliliśmy tam bramkę. Wygraliśmy z Fiorentiną 3-1. Jak na razie powiem tak, start jest udany. Propos właśnie tutaj tych niektórych rzeczy, jeśli chodzi o początki. Zmieniamy się też niektóre może rzeczy. Coś bym może zmienił, jak na przykład, nie wiem, może zmieniłbym jakieś buty, może troszkę jakby inne teraz, Adidasy. Tak już wiem, zostałem przy Adidasach, ale myślę, że właśnie może bym teraz sobie zmienił. Tak już wiem, lubię jakby się zawsze tak mieć bardzo, może nie bardzo, ale lubię mieć te troszkę wyróżniające się i takie te korki, nie wiem, może bym troszeczkę inne zmienił, nie wiem, zobaczymy właśnie, bo są na pewno jakieś opcje, jak będą jakieś buty, które naprawdę zainteresują, to potencjalnie je tutaj założymy. Na razie jeszcze nie ma takich jednych, które mnie bardzo interesują, te są dość, mam wrażenie, takie bardzo popularne. Te nie wyglądają najgorzej. Te mieliśmy ostatnio. Może te tylko bardziej z takiej zielonej wersji? Nie byłby to najgorszy pomysł, bym powiedział. Te też wyglądają nie najgorzej. Choć te zielone bym bardziej chciał na obecną chwilę. Te dość wyglądają ciekawie. Te wyglądają ciekawie nawet. Ciężko wybrać takie jedne właśnie. Ale wydaje mi się, że jednak na obecną chwilę te zielone są moim faworytem. Że to może jakieś mnie tutaj przekonają, ale chyba będę tych zielonych grał. Chyba to będą te zielone. No to będą te zielone. Myślę, że zielone tutaj właśnie ubierzemy. Te mi się najbardziej spodobały. Te właśnie buty, te korki będziemy mieli. Więc taka malutka zmiana. Czy coś jeszcze oprócz tego będziemy zmieniali? Nie wiem, czy będę coś zmieniał oprócz tego. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie będziemy więcej tutaj nic zmieniać. Mógłbym potencjalnie, na przykład, nie wiem, rękawy. Mieć potencjalnie, mieliśmy podkoszulek. Możemy potencjalnie tego wrócić, ale zostanie może na razie przy krótkich. Najwyżej później właśnie potencjalnie to zmienimy, a resztę nie będziemy tutaj nic zmieniać, więc jesteśmy gotowi. Taka malutka zmiana i będziemy mogli zacząć. Pierwszy mecz na dzisiaj będzie z Empoli. Będzie to nasz też pierwszy mecz domowy, więc debiut na San Siro. Tak wygląda nasz skład. Nie ma tutaj praktycznie żadnej zmiany względem poprzednich pojedynków, poprzednich meczów, więc możemy przechodzić do tego spotkania. Jak na razie tak wstępnie można powiedzieć, że moim ulubionym tutaj kolegą zespołu jest Griezmann jak na razie, ale to jest dopiero początek, jakoś z nim się tutaj naprawdę dobrze grało, jak na razie bardzo dobrze mi się tutaj z nim grało, ale to dopiero jest początek, oczywiście też nie mówię, że mi się z kimś, że zresztą mi się przez źle grać, coś takiego, bo ogólnie grałem się solidnie na razie w Milanie, nie mam zbytnio dużej dużo jakoś, żeby narzekać. Jakub Moder jest z Empoli, na pewno ciekawe. Czy w rzeczywistości czasem w Empoli jest Szymon Żurkowski? Nie wiem, czy to nie trafił pierwszego polskiego hat-tricka w historii Serie A. Chyba tak było. Dumbia przy piłce podaje tutaj. Carrasco. To nie jest na pewno ten Carrasco, którym można powiedzieć, że od razu się myśli. Czy o tym byłem gracz Atletico. Dobrze, Teo tutaj przejmie piłkę. No może teraz. Pięknie Teo tutaj rusza. Conor Gallagher. Nie wiem, gdzie jest Antoine Griezmann. Teo Hernandez. Ajajaj, nie wiem czemu tą drogą by próbował znaleźć Rafaela. Troszkę szkoda takiej łatwej straty. Carrasco. Wycofanie do tyłu Grassi. Błech i teraz przy piłce Rafaela przy nim. Podaję do Kuby Modera. Jakub Moder nie traci piłkę. Podaję tutaj dobrze do Graciego. Graci dobrze bardzo zatrzymany tutaj przez chyba Gabię. Chyba to jest Gabia.
Conor Gallagher. Może tutaj szukać właśnie przed Antoana Griezmana. Antoine Griezmann. Aj, Gallagher, nie wiem, ten obrót był naprawdę bardzo niepotrzebny. Samuel Chukwueze, jak tak pobiegłby, właśnie jakby, wydaje mi się, że on mógł bardziej się postawić, mógłby jakby bardziej sprintować po tą piłkę. Jakby w pełni użył siły swojej, to myślę, że zgarnąłby tą piłkę. Benacer gra przeciwko swojemu drużynie. Czy to jest naprawdę, czy on naprawdę grał Benacer przed Empoli? Ja go, będąc kompletnie szczerym, jakoś nie kojarzę, co on robił, gdzie on grał jakby przed Milanem. Jakoś przed Milanem właśnie nie pamiętam, gdzie on grał. Ale może w Empoli. Bardzo możliwe, no to. Samuel Chukwueze. Chukwueze jest znaleziony. Jeszcze raz do Griezmana piłka. Antoine Griezmann strzela gola, nie ma. Niestety Rafael biegnie po tą piłkę. A, chciałem go zmylić. Chciałem go właśnie, że w tą stronę pójdę, w inną niż mógł się potencjalnie spodziewać. Będzie nasz strzał, może teraz nie najgorszy strzał i rożny będzie, dobra. Przynajmniej rożny będzie. Troszkę zaczynamy coraz lepiej grać, coraz bardziej atakować, coraz większe szanse mieć tutaj, ale gola dalej nie ma. Griezmann tą piłkę powinien zgarnąć. Rafael. Rafael, aj, strasznie łatwa strata. Dobry bardzo ślizg. Piłka jednak będzie naszych rywali. A i tak dobry ślizg. Dobrze, pięknie. Liczę na Griezmana, że mnie znajdzie bez żeby próby proszenia piłkę. Rafael Leão, to może być świetna sytuacja. To jest strzał. Gallagher niestety nie ma bramki. Tutaj też na razie gola nie będzie, wybijałem tą piłkę nasi rywale. Aż Teo jest szybki naprawdę. Oj, ta piłka troszeczkę uciekła niestety. Ta piłka troszeczkę uciekła Griezmannowi za bardzo. Oj, dobra piłka do Cavaleiro. Tu jednak powinien sobie lepiej poradzić Foyth, czy tam ktokolwiek to jest chyba Foyth. Troszkę lepiej sobie powinien poradzić. Ten ślizg był spóźniony troszeczkę. Dobry blok. Będzie rożny dla naszych rywali w ostatniej akcji tej pierwszej połowy. Bijmy tą piłkę jak najdalej, żeby właśnie był koniec już tego. Mamy koniec pierwszej połowy. 0-0, więc nie jest super, wiadomo, bo liczyliśmy na pewno, że będziemy prowadzili, ale ważne, że nie przegrywam, to jest najważniejsze. Jednak mam jeszcze całą drugą połowę na to, żeby zacząć strzelać. Samuel Chukwueze zostaje dobrą piłkę od nas. Strzał, aj, niestety nie zakręciliśmy tego koło zawodnika Empoli. Abyśmy tu przejęli piłkę, bo naprawdę niedaleko do tego. Ale ta znowu za to jest za dużo miejsca dla zawodnika tutaj. Aj, tu zostałem dosłownie wyrzucony. Ale jednak nie, dobra. Miałem mówić, że to jest naprawdę bez faulu, ale jednak nie. Jednak późno, ale gwizdek tutaj. Może nie gwizdek, a faul od gwizdka, bardziej to chciałem powiedzieć. Jeszcze Chukwueze biegnij, może. Oj, 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 aż to było dobre, ale jeszcze tutaj strzał przyblokowany. Jeszcze piłka dla naszych rywali. Jeszcze strzał, świetna interwencja Majka. Tutaj będzie rożny dla Empoli.
To jest strzał i to jest słupek. Było niebezpiecznie, Teo. Teo, naprawdę nie zrobi nic głupiego. Podajcie tą piłkę tutaj. Dobra, w końcu właśnie ta piłka troszeczkę poszła naprzód, a nie tak z tyłu się trzyma Antoine Griezmann. Szkoda, że nie znajduje nas tutaj Samuel Chukwueze. Tam właśnie powinien poddać. Dobrze. Ja tutaj biegnę. Tylko znajdź jakoś tutaj właśnie kogoś. Strzał jeszcze w naszym wykonaniu, ale bramkarz pewnie, no najgorsza, najgorsza rzecz, jak on to dosłownie zaplanował perfekcyjnie. Wybije tak piłkę w górę, że zdąży perfekcyjnie sobie wstać, aby tak to niestety, to wygląda niestety za bardzo zaplanowanie, można powiedzieć. Piękne podanie do mnie, ale niestety nie udało się tego zrobić tak dobrze. Ajajaj, naprawdę szkoda. Troszkę siebie winię, że mogłem to zrobić lepiej. Aj, ta piłka też nie jest do mnie podana. Aby lepiej też było troszkę to podane. Z jednej strony nie chcę się aż tak jakby wracać do obrony, bo liczę na potencjalne przejęcie piłki. Potem Jarzem właśnie był szybko potencjalnie do ataku, ale z drugiej strony właśnie jak będę nie pomagał, to jeszcze może się to skończyć, że zamiast, że w pogoni za zwycięstwo przegramy. Jeszcze znajdziemy, nie znajdziemy. Klikałem to podanie, ale dosłownie w ostatniej chwili mi przyblokowali. Dobra, piłka tutaj. Teo, po co tam pchałeś się od razu? Jak przejął piłkę, to od razu idzie w stronę zawodników rywali. Jakby jaki jest sens tego? Nie rozumiem, prawda? Wybijaj, no klikam dosłownie, spamuję to kółko, ale nic. To będzie dla nich rożny? Nie będzie to dla nich, dobra. Samuel Chukwueze. Naprzód, tylko naprzód. No po prostu jakby, co to miało być? Po prostu co to miało być, naprawdę. Nie wiem, naprawdę to mnie boli i to też, to nie jest do Milanu, do wszystkich drużyn, jak często nie umią drużyny naprawdę po prostu kopnąć tą piłkę naprzód i co się wydarzy, to się wydarzy. W najgorszym wypadku nic nie wydarzy, a w najlepszym wypadku może jakimś cudem strzelimy bramkę. Lepsze jest to niż trzymać tą piłkę i nic nie zrobić. Po prostu tego nie rozumiem. Szkoda, że strata pewno punktów z Empoli, wiadome. Będziemy tutaj patrzeć, czy jakieś transfery Milan, transfery jakieś tutaj, które zobaczymy przynajmniej Milan zrobi. Lennon Miller potencjalnie może przejść z Lazio do nas, ale czy to jest transfer, który jest jakimś mega wzmocnieniem dla nas? Chyba nie. Wolałbym zobaczyć jakiegoś obrońcę przenoszącego się do nas. Chyba nie będzie tutaj żadnych transferów, które my przynajmniej zobaczymy, tak na pierwszą rękę. No transfer tutaj żadnych nie będzie niestety. Przynajmniej takich jak widzieliśmy. A takie, które nie widzieliśmy, no to zobaczymy. Może jakiś tam transfer się wydarzył. Mam nadzieję, że bardziej właśnie transfer w sensie kupna, a nie sprzedaży. Kolejny mecz to będzie mecz ligowy z Monzą, dobra. Potem mecz towarzyskie, reprezentacyjne. Czyli zostaliśmy nawet niezauważeni, kiedy zostaliśmy, no to musieliśmy zostać właśnie powołani na te mecze towarzyskie, reprezentacyjne. I teraz pora mecz z Monty. Mam nadzieję, że dam radę tutaj wygrać, bo jednak ta niepotrzebna ta strata punktu była. Mamy Tapsobę, no i to mi się podoba, czyli dosłownie wszystko zostało, bo jest wszyscy zawodnicy, Mike Maignan, od właśnie obrony, pomoc, napastnicy, wszystkie te jakby postacie, można powiedzieć, zostały. A jeszcze został właśnie zupgrade'owana ta pozycja, którą chciałem, czyli obrońcy. Mamy Tapsobę, no perfekcyjne okienko transferowe tak naprawdę. Super, naprawdę mega się cieszę, że zrobiliśmy, że zrobił tutaj Milan przemyślane transfery. Pora na mecz z Moncą.
i będziemy mogli startować. Nie możemy drugi mecz z rzędu stracić punkty, byłoby to bardzo złe. I mam nadzieję, że nie zobaczymy drugiej z rzędu straty punktów. No bo czasami się zdarzają takie mecze, jak na przykład powiesz, będziemy bili głową o ścianę praktycznie, a po prostu nie przejdziemy, jakoś nie damy rady wygrać tego meczu. To Hernandez tutaj bardzo dobrze przejął tą piłkę. Tylko teraz musi mądrze podać. Samuel próbuje mu się tutaj pokazać, ale on niestety już wtedy się wycofał do tyłu. Dobra, piłka Foyfa, tylko Foyf musi podać. Niestety, naprawdę, te po prostu animacje są takie znane. Ja naprawdę się spodziewałem, naprawdę się szczerze spodziewałem, że tak to będzie wyglądało, że po prostu tą piłkę, kiedy poda, to już będzie to za późno. Bo niestety, tyle już ograłem się tych meczów, tyle tych animacji widziałem, że po prostu czuję często, co się może wydarzyć co chwilkę. Ale, no dobra, miałem mówić. Ale i tak właśnie, ja nawet nie miałem piłki, a klikałem X, bo chciałem z pierwszej piłki. To się prawie źle skończyło. Samuel, zrób coś, naprawdę. Jak możesz wpaść prosto w rywala? Ja nie rozumiem, naprawdę. To dla mnie zawsze będzie niezrozumiałe, jak zawodnicy, którzy mogą coś takiego odwalić, naprawdę. Po prostu wejść w rywala. Po prostu przed rywala i nic nie zrobić. Widzisz, że rywal stoi przed tobą i nic. Żadnej próby, albo ominięcia. Tylko po prostu wpadasz w niego. Nie udało się tutaj zablokować. To będzie, co to będzie? Dobra, będzie piłka nasza. Ta piłka jest troszeczkę za słabo podana, ale dobra. Samuel mądrze to podał do tyłu. Mam tutaj dużo miejsca. Griezmann strzel, Griezmann nie ma gola. Wiedziałem właśnie, żeby nie tracili za dużo czasu, tylko żeby uderzyli. Liczyłem na troszkę lepszy strzał. Tutaj gola nie będzie. Strzał w naszym wykonaniu przyblokowany, ale piłka jest nasza cały czas. To jest najważniejsze. Ajaj, niestety nie ma się dla nas pana tutaj. Szkarni, bo piłki do mnie może teraz właśnie. Griezmann. Na razie nasz atak po prostu gra jak amatorzy. I to niestety jest przykre, ale prawda to jest. Nasza bram musi się troszeczkę ogarnąć, naprawdę. Samuel. Strzał i nie ma gola. Nawet nie ma strzału celnego. Co ten Dele zrobił, naprawdę? To jest jeden z problemów. Nasze strzały z daleka są po prostu straszne. Straszne są po prostu, naprawdę. Piłka powinna być nasza. Dobry blok, ale myślałem, że mój pi piłkarz ma piłkę. Myślałem, że właśnie mój zawodnik ma piłkę, dlatego już tak jakby biegłem tutaj od razu. Dobra, bardzo ładne właśnie podanie do Samuela. To jest gol? Jeśli nie ma spalonego, nie ma spalonego, gol. Rafael trafia. Jak dobrze ponownie przypomnieliśmy sobie, jak się strzela bramki. Rafael Lau z bramką. Pierwsza bramka w tym odcinku, bardzo ważna i bardzo potrzebna. Nie było tutaj spalonego, zobaczmy sobie jeszcze raz. No tak, nie było przez tego. I to nawet dość duże tam miejsce miał Rafael Leão, naprawdę. Ponieważ tak na pierwszy rzut oka wyglądało to, że może to jest spalony, ale nie było. Poprawna decyzja tutaj sędziego bocznego. Przyblokowany jeszcze teraz, mamy jednak miejsce ten strzał. Ponownie dobry blok. Liczyłem bardzo dawno już na piłkę do nas. Oj, co ty robisz, Samuel? Naprawdę, ponownie. Ja po prostu nie wiem, naprawdę. Ja bym chciał wiedzieć, co on ma w głowie, robiąc coś takiego. Nie wiem, naprawdę to wygląda okropnie po prostu.
Piękna piłka do mnie, strzał i to nie jest gol. No to są właśnie takie sytuacje, które musimy wykorzystywać. A niestety ponownie Dele się myli. To jest dobry strzał nad bramką w wykonaniu Griezmana. Dobra, piłka do mnie, strzał i gol. Mamy to 2-0. A Dele Alli trafia pierwszą bramkę w tym sezonie ligowym chyba, tak? Bo wydaje mi się, że w meczu, poprzednim odcinku, który mieliśmy w lidze, nie trafiłem chyba, ale w sumie z drugiej strony nie wiem. Na pewno trafiamy pierwszą bramkę w tym odcinku, to jest najważniejsze. Mamy 2-0 też i wydaje się, że zwycięstwo już jest pewne. Dobre podanie tutaj od Rafaela do mnie. Nie, to było od Griezmana. Nie, Rafael, tak, Rafael właśnie, więc Leao do bramki dokłada asystę, więc chyba zawodnika meczu znamy. Pomimo, że zawodnik ma ocenę 90, to dla mnie Rafael jest jednak man of the match. Chyba, że coś się jeszcze zmieni. Dobre przejęcie piłki. Ktoś to musi wykończyć dobrze. I Rafael się myli. Naprawdę, jak my tego nie wykończyliśmy, nie mam bladego pojęcia. Pięknie tutaj, piękna robota Dele Alliego. Strzał z pierwszej piłki. To jest właśnie niestety to wykończenie, które ma Dele Alli. Niestety on właśnie po prostu za często tego wykończenia potrafią się tak kończyć. Dobra walka, będzie piłka jednak dla Moncy. Piękne ponownie przejęcie tutaj Dele Alliego. I prawie bramka Samuela. Powinniśmy tutaj naprawdę prawie 3-4-0 już dawno. To jest strzał i prawie gol Griezmana. Drugi tutaj rożnie z rzędu. Ponownie bardzo łatwa strata. Nie możemy pozwalać sobie na takie bardzo proste straty tutaj. Czy to jest? Nie, to jest Sanchez jak się nie. Jak zawsze widzę nazwisko, wow, Sanchez, to jest ta straszna tap sobie. Jak widzę nazwisko Sanchez, no to od razu mi przychodzi Alexis prawie do głowy, ale tutaj na pewno to nie był, na pewno to właśnie jest Alexis Sanchez. Niestety gol. Czułem właśnie, że ta piłka może tu przejść, ale byłem za późno z tą reakcją niestety. Antoine Griezmann. Aj, nie ma gola niestety. Niestety nie ma gola. Rożny. Kolejny. I kolejny raz gola nie będzie. Podanie prosto pod nogi rywali. Naprawdę troszeczkę wygląda, jakbyśmy chcieli to, ten mecz, jakbyśmy nie chcieli meczu wygrać. Naprawdę dajemy im takie łatwe piłki, oddajemy tutaj. Pessina. Wybijcie tą piłkę, naprawdę, ja was proszę, nie róbcie nic głupiego. Jak ja nie widzę widzieć właśnie jego goni. Czemu ja aż tak często wybierałem tą drogę ryzyka, czyli granie sobie tutaj w polu karnym, podawanie sobie, gdzie rywal tylko czyha na błąd. Piłka do nas, Dele Alli. Nie wierzę, ten mecz naprawdę to jest dobre podsumowanie tego meczu. Niby prowadzimy, ale my naprawdę tyle okazji, ile my nie wykorzystaliśmy, to jest okropne. To musi być gol, nie, bo ta piłka chyba najpierw uderzona przez Dele Alliego, bo już jakby wślizgiem to bardziej był strzał. Ponownie strzał, jeszcze mam tutaj
Troszkę szczęścia, ale już piłka nie jest nasza. Tylko teraz im nie dać okazji tutaj. Oj, ten Teo też troszkę właśnie dziwnie wyszedł naprzód. Mike broni. Powiedz do mnie, dobra. Powiem tak, wygraliśmy, ale to nie była najpewniejsza wygrana, jaka mogła być. Po pierwsze, my im dawaliśmy troszeczkę tej sytuacji, a po drugie, co jest jeszcze na pewno ważniejsze, tyle sytuacji, a my nie wykorzystaliśmy, to jest naprawdę niesamowite, więc najważniejsze, że po prostu udało się wygrać. To jest najważniejsze. Teraz będziemy mieli te mecze reprezentacyjne, które możliwe, że będę symulował. Choć nie, tak nie ma. Zniknęły te spotkania. Mieliśmy, ale zniknęły. No nic, Liga Mistrzów, jak dobrze wiemy, jesteśmy tutaj. A co najważniejsze jeszcze, może nie najważniejsze, ale co ważniejsze, to jest to, że będziemy mieli derby Mediolanu w następnym odcinku. To będzie pewno duże starcie. Pierwsze derby Mediolanu jako gracz Milanu. Duży, duży naprawdę mecz przed nami tutaj się szykuje. Czy dam radę wygrać? Nie wiem, Inter zaczyna troszkę lepiej ten sezon. Ale i tak mam nadzieję, że dam radę wygrać nasze pierwsze derby. Czy to się wydarzy, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!